Dorotka, lecimy. Dajemy. Dajemy czadu. Witamy serdecznie. Monika Jakubczak. Dorota Stokwisz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o boskości, o autonomii energetycznej i kosmicznej inteligencji. No i pewnie coś jeszcze. Zobaczymy. No pewnie trochę o radości. O naturalności. I zobaczymy, co wyniknie w trakcie naszej rozmowy. Okej, to zaczynamy. Zaczynamy od tego tematu autonomia energetyczna, bo to tak, wiesz, teraz takie czasy, czekamy na wolną energię, a to też dotyczy tak naprawdę człowieka i jego wolności energetycznej. Tak. Może nawet od tego trzeba zacząć. Tak. No, to jest taki temat dosyć bliski, który właściwie można powiedzieć, że chyba od 10 lat za mną chodzi, z racji tego, że pracuję z ludźmi i często jest to praca właśnie z energiami, z emocjami, z polem informacyjnym, ponieważ no, jestem tą jasnowidzącą, czyli gdzieś tam ten aspekt funkcjonowania mojego mózgu sobie poszerzyłam o tą paranormalną jeszcze wartość, chociaż ona jest normalna, każdy z nas ją posiada. W związku z tym praca moja na poziomach energetycznych często była w moim odczuciu bardzo destruktywnie na mnie wpływająca, na moje życie, na moje emocje, na mój nastrój i na moje zdrowie. Więc poszukiwałam informacji, po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, a po drugie informacje chciałam też osiągnąć dla siebie, jak z tym skończyć, z tym złym samopoczuciem. I tak przez tyle lat przychodziły takie zdawkowe najpierw informacje, później już coraz bardziej konkretne, aż wreszcie przyszła taka informacja właśnie, którą też spisałam i upubliczniłam na swoim Facebooku, a nazywa się ten post, ta informacja autonomia energetyczna. I chodzi o to, w tak już mówiąc w skrócie, żeby się tutaj tak nie rozgadywać, że przyszedł taki czas dla nas wszystkich, nie tylko dla osób, które pracują z energiami, czy pracują z psychiką innego, drugiego człowieka, żebyśmy nauczyli się albo przypomnieli sobie, że jesteśmy energetycznie samodzielnymi istotami, które generują energię, więc jesteśmy istotami energetycznymi, które nie potrzebują zasilać się energią, w skrócie, drugiego człowieka, energią przyrody, energią różnych bibelotów, przedmiotów, nie potrzebujemy się też ochraniać, gadżetów, prawda? Amuletów. Dokładnie, czyli jesteśmy autonomiczną istotą energetycznie. O tym zapomnieliśmy, ponieważ wdrożono nas w różnego rodzaju programy tak zwanej wymiany informacji, tworzenia wspólnych pól morfogenetycznych. Stworzono nam taki program, który ja gdzieś tam kiedyś w swojej wizji widziałam, że funkcjonujemy jak naczynia połączone. Pamiętasz z chemii? Czy tam? Z chemii, nie? Na chemii to było, takie naczynia połączone. Więc to, co się wlewa do pierwszego naczynia, automatycznie wpływa na pozostałe. W związku z tym, no, jak to funkcjonowało do tej pory ten program w nas? To, że jak wchodziliśmy do jakiegokolwiek środowiska, które miały określoną energię, natychmiast to takie powiedzenie ludowe, jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakać tak jak one, prawda? I to się świetnie sprawdzało. W momencie, kiedy wchodziliśmy w środowisko, gdzie byli ludzie na przykład prężnie działający, ale na swoich zasadach, prawda? Natychmiast myśmy te zasady przyjmowali jako no, własne. To byliśmy wyrzutkiem. Tak. Jak wchodzimy w środowisko osób, które na przykład są w obniżonym nastroju, natychmiast nam się ten nastrój obniża, ponieważ funkcjonujemy na przestrzeni czy na powierzchni tego programu naczyń połączonych. I to nie jest naturalne dla człowieka. To jest po prostu program, który wyedukowaliśmy, czy wyraziliśmy na niego zgodę. Prawda, jak już dochodzimy tutaj do tego punktu boskości, do tego punktu właśnie tej autonomii energetycznej, to musimy sobie uświadomić, a właściwie przyjąć i wyrazić zgodę na tą przestrzeń doświadczenia, że my jesteśmy istotami niezależnymi i mamy prawo do budowania tej autonomii energetycznej, żeby nic z zewnątrz na nas nie wpływało, ale my też nie możemy własną energią jakby wnikać w przestrzeń... Ingerować. Tak, ingerować w przestrzeń drugiego człowieka, czy ingerować w przestrzeń przyrody, zwierząt i tak dalej. I tak
dalej. Czyli to jest czas, kiedy kończy się era wzajemnych wpływów. Czy to dobrze, czy to niedobrze? Nie wiem, to się dopiero okaże. A jak byś powiedziała, jak to się ma do tego, że coraz bardziej jednocześnie czujemy, że jesteśmy jednością jako ludzie, planeta, wszechświata i tak dalej, że to wszystko jest jedność. Bo tak, można powiedzieć troszeczkę jedno z drugiego, ale jednocześnie... jedno z drugiego wynika. To znaczy tak, jak ja słyszę, że my jesteśmy jednością, to jakaś część mnie jeszcze jest taka zamknięta na to sformułowanie, nawet budzi się pewnego rodzaju bunt i własne wykluczenie. Ja się sama wykluczam jakby z tej przestrzeni jedności. Dlaczego? Teraz to rozumiem, nawet rozmawiając z sobą, to przychodzą jakieś takie skojarzenia, czy jakieś takie myśli. Wykluczam się, dlatego że ja potrzebuję na ten moment zbudować własną autonomię energetyczną. Nie potrzebuję na ten moment poczucia, że jestem jednością z tobą, z Iksińskim, ze wszystkim, co istnieje, tylko ja buduję teraz jakby integrację i jedność ze sobą najpierw. No i to jest prawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że wizji w przemyśleniach, we własnej filozofii, jakby odkryłam taką dla mnie uniwersalną prawdę, że ja odnajdę się dopiero, czy będę dobre miała samopoczucie, czy dobrze będę się czuła i dobrze realizowała siebie, wtedy, kiedy ja wejdę w przestrzeń jedności, w cudzysłowie, z osobami, które mają już ugruntowaną autonomię energetyczną. Wtedy nie będziemy się zahaczać wzajemnie, nie będziemy się ściągać wzajemnie, nie będziemy się infekować pomysłami na życie. Rozumiesz? Bo co do tej pory było modne? Tak, do tej pory było modne, żebyśmy my inspirowali się innymi ludźmi. Dla mnie z tej perspektywy obserwacji w tej chwili świata inspiracja jest czymś, co zahacza nas o ścieżkę czy drogę życiową tamtej osoby. W związku z tym my musimy o ten kawałek chociaż z tej drogi zejść. A w momencie, kiedy my jesteśmy autonomiczni, jakby nie jesteśmy zainteresowani nawet, żeby zaglądać tam, czym ty się inspirujesz, jak ty to robisz, jak ty pewne rzeczy osiągasz. Nie jest to już potrzebne. I teraz tak, jak ja zbuduję, ty zbudujesz i wiele osób zbuduje tą energetyczną, jakby swoją przestrzeń bardzo silną, to przestaniemy się zahaczać. Zahaczać w zrozumieniu, tak jak ty powiedziałaś, takie zgrzyty, takie uwięzienie, takie wytwarzanie kotwic, odżywianie się przestrzenią cudzego życia. To jest to wszystko powoduje w nas deficyty energetyczne, z drugiej strony pewne osoby, które mają program tak zwanych tych wampiryzmów energetycznych, no to kiedy ty nie jesteś spójna, też potrafią sobie taką mackę jakby włożyć do twojego życia i czerpać nie tylko inspirację, ale energię, tak, siły życiowe i tak dalej. I ja uważam, że ten rok 2020 to jest rokiem, kiedy to się skończy. Kiedy my wszyscy poddamy się temu nurtowi, to nawet nie trzeba się tego uczyć. Wystarczy się poddać. I poddać, czy to samo się będzie? Jakieś takie mam wrażenie, że to wszystko jakby te energie, te nowe treści tak po prostu wjeżdżają i ty nawet nie masz nic do powiedzenia. Patrz na bo wyjeżdżasz z kamery. Już wiesz, już sobie jechałam, no. No i teraz muszę teraz okrzepnąć, bo tu mi się jakoś tak lepiej mówiło, ale dobra. Ja przesunę kamerę. Nie, jest okej. Okay. No, w każdym razie to, co ty powiedziałaś, jak sobie tutaj na luzie rozmawiałyśmy, że teraz to jest taki czas i ty to czujesz, że w zasadzie nie musisz się już o nic starać, ani niczego wymuszać, tylko po prostu i tak wiedzie to, co jest tak naprawdę potrzebne w twoim życiu. Już nawet walka jest bezsensowna ze swoim życiem, czy ze swoim zamiarami. Mam takie poczucie, że jesteśmy tak rozbrajani ze wszystkiego po kolei. Jakby ta nasza boskość po prostu się ujawnia. Tak. I stajemy się tacy właśnie, to się samo dzieje, że stajemy się tacy, czujemy coraz bardziej tą swoją energię, swoją niezależność, i tu, siłę. Dokładnie, ale czy ty masz takie poczucie, że ty musisz o to walczyć, czy o to się starać? Nie, to czy to właśnie, po prostu się zadziewa? To się zadziewa. Co prawda fajnie jest być świadomym, tak? I pojawiają się pewne rzeczy i świadomie do tego podchodzić i jakby obserwować, co się dzieje i puszczać, tak? Takie przywiązania, które mieliśmy. Bo jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że
jest jakieś przywiązanie, no to kręcimy się w tym, kręcimy i się męczymy, tak? Ale nie musimy się męczyć. Możemy zauważyć pewne sprawy i je puszczać. Pamiętam i wychodzić. I wychodzić z tych doświadczeń. Tak. Pamiętam, a propos właśnie tej energii boskiej, bo to ty byłaś takim zleceniodawcą na dzisiaj akurat tego sformułowania, co mi się bardzo podoba i bardzo chętnie gdzieś tam swoje doświadczenia opowiem. A propos energii w ogóle boskości. No bo tak, no to jest fajne hasło, nie? Ale mnie się wydaje, że chyba nikt nie wie, o co chodzi w tej boskości. Że to jest dopiero taki teren oswajany przez nas, to jest jakby te informacje dopiero zaczynają do nas spływać, więc nie możemy na dzień dzisiejszy, w moim odczuciu, w moim mniemaniu, dać pełnej definicji, jak to będzie się w ogóle odzwierciedlało i jak to będzie wyglądało, jak ta boskość już naprawdę się w nas rozbudzi. Jak to będzie, jak będziemy takimi bogami na ziemi. Więc mi się wydaje, że my sobie tak dzisiaj będziemy tylko tak dywagować trochę o tym, nie? Czy ty masz już jakąś pewność? Bo ja pewności nie mam żadnej. Ja dopiero poznaję. No ja mam taką pewność, że idziemy w tą stronę. Coraz bardziej. Właśnie. Ale a propos. W poprzednim miejscu, gdzie mieszkałam, pod Grójcem, jest taki fajny teren, gdzie zawsze jeździłam, uwielbiałam tam jeździć na spacery. Do lasu, na łąki. I tam stoją dwa drzewa, właśnie w tym obszarze, oddalone od siebie. Jedno drzewo to jest taka stara grusza jabłonka, nigdy nie wiem, jakie ona tam owoce rodzi, bo naprawdę to jest tak pomieszane, ani to gruszka, ani to jabłonka dzika. Nie wiadomo co. Pewnie gruszka. No. I ona, tak jak się do niej podchodziło, to miała taką... Ja określałam, że to jest taka piękna energia żeńska. Ona przytulała energetycznie. Jak koło niej przechodziłam, to miałam nawet takie wrażenie, że ona zaczepia i zaprasza do takiego werbalnego kontaktu, żeby porozmawiać, opowiedzieć jej o sobie. Dawała bardzo fajne treści. Najlepiej mi się tam pisało pismem automatycznym, po prostu przy tym drzewie. Człowiek się tam absolutnie rozluźniał. Ja to mówię, tak się rozplaśniał, tak wiesz, tak tracił formę, był w takim bardzo dobrym nastroju, ale miał poczucie takiego ogromnego zaopiekowania, jakbyś się przytuliła do matki piersi i tam po prostu się utuliła. Ja to zdefiniowałam, że to, aha, to jest energia tej kosmicznej matki. Super to było. No, ale przyszedł taki proces właśnie, że takie myśli, ale ja bym chciała teraz poznać właśnie tą wibrację, tą energię, tego kosmicznego ojca, nie? Tą energię boskości. W związku z tym, tak sobie idąc, mówię, kurczę, coś bym chciała tak zdefiniować, żeby poczuć tą energię. Dobra, zdaję się na prowadzenie. I idę sobie z Jarkiem, idę i taki dom stoi. Wiedziałam, piękny. Że wylądowałaś pod dębem. Tak. Piękny, dorodny ten dąb. Jeszcze tak, to było na wiosnę, więc tych liści jeszcze nie wypuszczał, ponieważ dąb w późniejszym czasie dopiero ma wykwit tych swoich pięknych liści. I ja tak staję koło tego dębu i czuję, wiesz, jak ta energia po prostu mnie pcha do ziemi. Ja mówię, co tu w ogóle się dzieje? Ja uciekam sobie i tak dalej. Zaraz, co tu się dzieje? Co tu się wydarza? I słyszę w swoich myślach, jakby tłumaczę sobie, co tutaj się wydarza. Jestem w konekcji z tym, co tu się dzieje. I tylko takie słowa. Włazisz na mój teren z brudnym umysłem. I do ziemi mnie pcha, rozumiesz? Nie masz szacunku. Nie masz w sobie wyrobionego szacunku, żeby wejść w moją przestrzeń. Aha. Tak sobie pomyślałam, aha, to na tym między innymi polega ta energia boskości. Szacunek. Muszę sobie wyrobić szacunek, przyjść z czystym umysłem, ponieważ energia boskości nie wpuszcza w swoją przestrzeń osoby, która jest energetycznie agresywna, z destrukcją. Można też w drugą stronę powiedzieć, osoba, która jest energetycznie agresywna, nie wpuszcza przestrzeni boskości do siebie. Tak. No jak tu poczuć boskość, kiedy człowiek jest w innych energiach? Tak. No dobra, to tam szybko, wiesz, szybkie oczyszczanie i tak dalej, dalej siebie obserwuję i ja mówię, dobrze, chcę wiedzieć, przepraszam, już wycofuję się, stanę dalej. Rozmawiam z tą energią drzewa, ale tylko słyszę, że to jest właśnie energia boskości, która dba o przestrzeń, chce doznawać tylko i wyłącznie harmonii, prawdziwej konekcji, a nie konekcji z rozwydrzonym umysłem, ja to mówię, z takim niespokojnym, który nie pyta, czy może wejść, czy może podejść, po prostu się pcha jako intruz tak naprawdę.
No i później, jak już sobie tak oczyściłam, troszkę pomedytowałam, więc mogłam podejść do tego drzewa, ale za każdym razem musiałam pytać, czy mogę krok bliżej, czy mogę dotknąć, czy mogę posiedzieć. Czyli to jest taka energia, która też wymaga od nas uszanowania przez każdej przestrzeni, w której się znajdujesz. Mhm. I chłód, energia chłodu, dystansu. W ogóle tam nie było emocji, był dystans, gdzie w ogóle to drzewo nie życzyło sobie jakby żadnego ani przytulenia, ani jakichś nadmiernych rozmów. Ono było ukierunkowane, jakby tylko takie skoncentrowane w tej energii na swoją twórczość, na swoje przemyślenia, na to, co to drzewo ma dać i zrobić. Ja jako jednostka, jako człowiek w ogóle nie byłam w aspekcie zainteresowania tego drzewa i to było takie dziwne. To było takie dziwne, wiesz, takie, jejku, to jestem tu niepotrzebna, taka mała, taka, strasznie dużo różnych myśli latało ci po głowie w tym momencie, tak? A drugie spotkanie z tym drzewem też było takie bardzo śmieszne, z drzewem, to jest, spersonifikowałam sobie, żeby zrozumieć właśnie tą energię boskości na swój własny uszytek, bo pewnie każdy z nas będzie to inaczej przechodził, w innym zrozumieniu był, no ale dla mnie ten aspekt, czy ten przykład jest idealny. Mhm. Taka radosna wtedy byłam tego dnia. Leciałam do tego drzewa, żeby zakomunikować. Może ja już tyle zrozumiałam i w ogóle wyspciwam się tą energią. I lecę jak to dziecko takie z kucykami podskakuje. Dobiegam do tego drzewa i czuję takie stop. Takie stop. Wycisz się. Wycisz się. Ale ja tu jestem, ja tu mam ci tyle do powiedzenia, krzyczę. I tylko taka myśl. Ale ja jestem teraz zajęta swoimi sprawami. Mhm. I począłam, okej, każdy człowiek w tej boskości musi uszanować przestrzeń tej drugiej osoby i wyczuć, kiedy ta konekcja jest właściwa dla ciebie i dla mnie. Mhm. Że kiedy my jesteśmy osadzeni w tej energii Boga w sobie, to my mamy prawa, czy prawo zajmować się autonomią po prostu. Tak, czym chcemy i wcale nie musimy reagować na te ludzkie takie chcieństwa, żeby akurat w tym czasie z nami być, bo to trzeba pokazać, no i co z tego, że jesteś? Ale ja teraz robię inne rzeczy. Przyjdź później, wyczuj moment, kiedy będziesz mogła do mnie podejść. Czyli to jest taka wrażliwość też, tak? Tak, ale tam takie, dla mnie to takie suchoty były straszne, tak sucho w porównaniu z tym drzewem poprzednim, z tą gruszą, która przytula, chce, ona jest dla ciebie, cały czas oddaje, zawsze jest gotowa na ten kontakt, a ta energia boskości, tej męskiej, ja to sobie tak personifikuję z taką męską energią, ona już nie jest taka otwarta zawsze na to, żeby cię wesprzeć, ale ona uczy szacunku, odwagi, samodzielności. To była taka energia, która ustawiała cię do pionu, dawała ci jakąś taką siłę, że ty nie musisz się już mazgalić, tylko ty całą wiedzę tą boską masz w sobie, już tak nie potrzebujesz takiego ciągłego tulenia, latania do tej matki, takiego, wiesz, wypłakiwania się na tej piersi, tylko to jest zupełnie jakiś inny aspekt, który właśnie się w nas budzi, tej samodzielności, że dam sobie ze wszystkim radę, ja wiem, jak to zrobić, ja mam konekcję ze sobą, ja ściągam wszystkie informacje, które są mi potrzebne, tak? I też telepatia w tej przestrzeni boskości wydaje mi się, że włącza się przestrzeń telepatyczna, że telepatycznie my wiemy, kiedy mogę podejść do ciebie, kiedy mogę to zrobić, kiedy mogę to załatwić, kiedy najlepiej się wszystko układa, że będzie mnie wspierać w czymś. Tak, tak. Miałam wiele takich sytuacji, że czułam, że nie, a jednak chciało moje ego, tak? I robiłam to, a potem zawsze żałowałam. Zawsze. No właśnie. Zawsze się czuję, czy jest przestrzeń na coś, czy tak, nie. Tak. Tylko trzeba siebie słuchać. No właśnie. Słuchaj, a jeszcze bym chciała porozmawiać o tej boskości. Mhm. A jakby tak połączyć gruszę teraz razem z tym dębem i mieć taką, wiesz, boskość połączoną. To co? No czekaj. Co ty masz? No to mnie zaskoczyło. Bo mnie z kolei zaskoczyło to, że rozdzieliłaś to. W tym doświadczeniu było rozdzielone. Tak, w tym doświadczeniu, bo ja się, wiesz, uczyłam tych energii, więc w związku z tym opowiadam to, co się wydarzyło kilka lat temu, prawda? Żeby
pomacać. No właśnie, a jakby to było, jakby to połączyć? I pierwsza rzecz, która przychodzi mi w skojarzeniu, to my nie musimy łączyć tego. Ale nie w takim rozumieniu, że ma być to rozdzielne, tylko że my możemy być w każdym momencie w przestrzeni, którą wybierzemy. Że my możemy być w przestrzeni integracji, ale też możemy być w przestrzeni rozplaśnienia, możemy być w przestrzeni dezintegracji, możemy być w różnych przestrzeniach. Nam się przynależy od urodzenia wszystko, co tu jest możliwe do wykorzystania. Myśmy się nauczyli, albo inaczej, uwierzyliśmy, że może jest lepiej dla nas jakby zintegrować wszystko i żeby wszystko naraz się w nas objawiało, prawda? Być kobietą i mężczyzną naraz, być dzieckiem dorosłym naraz, być Bogiem i nie wiem, jak przeciwstawny jest do Boga. No coś tam, nie? A tu jest pokazane w tej wizji, że my, tak, że my możemy sobie, prawda, wybierać. Wybierać. To tak jakbyśmy powiedzieli, że na przykład, tak odnosząc się do astrologii, że możemy być 12 znakami zodiaku. No. Wtedy, kiedy potrzebujesz być rakiem, proszę bardzo, a kiedy potrzebujesz być bykiem, proszę bardzo, kiedy coś tam, kiedy coś tam. 108. Tak. Czy tam 108, w zależności od tego, kto jaką ma wiedzę. To my możemy być rozwarstwieni. Mamy prawo do rozwarstwienia. Znaczy to było doświadczanie w różnych energiach, tak? Tak. W różny format sobie wybieraliśmy na dane tak. wejście. Że... Dlatego, że chcieliśmy doświadczyć pewnych tematów bardziej. Tak. I z każdej tej przestrzeni możesz doświadczyć jakiegoś tematu swojego życia na inny sposób. Na przykład z przestrzeni tego Boga, powiedzmy, odnoszę się do tego drzewa, możesz doświadczyć konekcji z ludźmi. Bo to chyba nie jest moja tak natura, takich sucharowatych, nie? Takich zdystansowanych, takich chłodnych, ale z niektórymi ludźmi jest to wskazane mieć taką relację tylko. Dystans. I niektórzy ludzie tacy są, można powiedzieć. I niektórzy ludzie tacy są, prawda? Okej, to jest jakby naturalne dla nich. Możesz też doświadczyć konekcji czy relacji z ludźmi z zupełnie innej przestrzeni, na przykład tej gruszej jabłoni, która jest otwarta, która przytula, która powoduje, że drugi człowiek czuje się no, jak u matki na obiedzie. Ale też jest mnóstwo innych przestrzeni do dyspozycji, które są w Tobie i możesz sobie doświadczać relacji z tych wszystkich. Możesz wybierać właśnie to prawo wolnego wyboru. Teraz taka troszeczkę zmiana następuje, bo do tej pory, jak przychodziliśmy na Ziemię, to byliśmy w przewadze jakiejś energii. Tej, nie wiem, czy to nazwać męskiej, czy żeńskiej, no ten cały dualizm był, tak? A teraz, jak idziemy do tego wypośrodkowania, to stajemy się tacy właśnie pośrodku. Tak jakbyśmy mieli te w równowadze te aspekty dębu i tej jabłoni. W równowadze. Ja nie mam jeszcze... Idziemy w tą stronę. Takie mam poczucie. Ja będę się wypowiadać za siebie, bo być może tam na końcu jest to coś, o czym mówisz. Ja tego jeszcze nie znam. To mogę się odnieść tylko do tego, czego ja doświadczam. Ja mam takie wrażenie, że właśnie ta równowaga... Ja mam takie wrażenie, że ta równowaga jest właśnie w tym pozwalaniu sobie na te ekstremalnie różne zachowania do czegoś, na przykład do tej boskości, ekstremalnie różne. To dla mnie to oznacza tą równowagę. Ale że... to ja też się z tym zgodzę, bo to jakby możemy w każdej chwili wybierać inną ekspresję. Tak, tak? Właśnie, że na dany moment, czy na dany czas jest taki moment danego doświadczenia, który wybrałam, że ja nie muszę być malinką, tak. Tylko okej, ja czuję, że chcę być tu kwaśną porzeczką albo cytryną. Tak, tylko że masz w sobie walory wszystkiego. Gruszy, i dębu. Dokładnie tak. Dążą do równowagi, można tak powiedzieć, tak? Czyli co, robi się taki koktajl?
tak, koktajl, który jest wyekstraktowany, no. Bo ty na przykład, no, mamy ten koktajl, prawda, on jest zmiksowany, ale jednak gdzieś tam on się składa z tych odrębności. No tak. I jak go pijesz, to aha, wyczuwam tu smak taki, nie? A, tutaj to smak taki. Chodzi o to właśnie, żebyśmy my nie dążyli do tego, takie jest moje zdanie, moja obserwacja, nie dążyli do tak zwanej mama łygi, żeby nie wziąć wszystkiego do siebie, zaabsorbować czy wyekstraktować z siebie, tylko żeby być w tych takich swoich odrębnościach, w takich, nie wiem jak to dobrze nazwać, no, wiesz. Można powiedzieć, nie udawać jakby tego, czym się nie jest na dany moment. Na dany jeżeli moment, jesteś właśnie. Maliną, to jesteś dzisiaj dokładnie. Maliną, albo nawet tak. W tej godzinie jesteś maliną. Tak, tak, a za chwilę tak. Będę gruszką. Tak. A tak. Potem będę dębem, właśnie. Jak poczuję. O, właśnie o to mi chodzi. Dziękuję Ci, że mi pomogłaś, bo dzisiaj mam taką chyba blokadę w wypowiadaniu tego, co czuję. Dlaczego? Też sobie uświadomiłaś, że często jak ja dużo medytuję, dużo gdzieś tam, może nie uciekam, tylko podróżuję po tych wszystkich właśnie tej inteligencji mojej kosmicznej, bo ją niedawno odkryłam, więc ja uwielbiam tam być. Ale im bardziej tam jestem, tym bardziej ja tracę konekcję z logicznym mówieniem. Także Państwa bardzo przepraszam, bo ja zdaję sobie sprawę, jak później odsłuchuję nawet tych swoich audycji, to widzę, że ja nie zachowuję ciągów logicznych. Zachowujesz. Nie tak, jakbym chciała, ale no, musicie mnie kochać tak jak jest. To po prostu naturalnie płynie. To teraz przejdźmy do czasu słuchania. Mhm. A, to słuchajcie Państwo, i słuchaj, drodzy, Tobie to już wstępnie powiedziałam, bo to jest bardzo nowa rzecz, która mnie zaskoczyła, bo ja myślałam jako osoba empatyczna, zresztą Ty też jesteś empatyczna niesamowicie i myślałam, że ja umiem słuchać, zresztą Ty też mi powiedziałaś, przecież ja zawsze słucham, wszyscy przychodzą na przystanku, się przysiadają i mówią całą historię swojego życia. Nie, ja już tego nie chcę. No. I ja też mówię, że takiego słuchania to ja nie chcę i nie chcę wszystkich słuchać, ani mieszać się w cudze życie, nawet słuchając. Tylko tu chodzi o inne słuchanie, o inny rodzaj tego słuchania, o takie słuchanie osób, które chcesz wpuścić do swojego życia, czy to bliżsi, dalsi, ale to Ty dokonujesz wyboru. Mhm. To jest takie słuchanie tą wizji, jakby sama weszłam do tej wizji i tam była pokazana taka matka, ta energia macierzyńskości, gdzie jest ta miłość bezinteresowna, miłość ochraniająca Ciebie tak naprawdę, bo to matka ochrania Twoje życie, to nowe życie. I daj mi łapki. I tak mnie wzięła ta energia za ręce i tak popatrzyła w oczy i mówi, teraz powiedz mi, jak się naprawdę czujesz. Mhm. I ja wtedy się po prostu tak rozpłakałam, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja nikomu tego nie dałam w słuchaniu, chociaż uważałam, że jestem słuchaczem na 100% wyekstraktowanym i tutaj do perfekcji. Nie, nikomu tego nie dałam. Ani też nikt mnie nie złapał tak, wiesz, tak za rączki i zapytał się, kochani, jak Ty się czujesz? Powiedz mi, jak naprawdę się czujesz, nie? I dał mi tą uwagę. Czy to jest takie, wiesz, nie tylko słowa, ale naprawdę za tym idzie takie otwarte serce, tak? Wszystko, osoby, wszystko. Tak, tam wszystko, gdzie ja poczułam, że tam jak chcesz być słuchaczem tej osoby, to tu się wszystko otwiera. No i też tu. Tu się wszystko otwiera. Najpierw ja poczułam u mnie, że najpierw tu się otworzyło. Później to złapanie kogoś za ręce, to jest taka konekcja, ja jestem. To mówię w tym filmie Avatar, widzę cię. Ja chcę Ci dać ten czas, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Ja chcę naprawdę wiedzieć, jak się czujesz, nie? Mm-hmm. I to było takie piękne, że ja w tej wannie, bo ja zawsze w wannie medytuję, bo tam mi wszyscy dają święty spokój. I płakałam, bo to było takie mocne. I później miałam konekcję ze swoim dzieckiem, które właśnie mówi, mamo, wiesz, to ja sobie tam spodnie kupiłem, nie? I taka myśl starej matki. Nie słucham w ogóle, nie słyszę, że on się cieszy i tam ma swoje procesy w tych spodniach i w ogóle tam się dużo, tam jest cała jego historia w tych spodniach. Spodnie to jest taka jakaś kropka nad i. No. Jego potrzeby, on mi mówił o potrzebach, a stary umysł matki w myślach. Jezu, po co mu 10. para spodni w ogóle, tam wiecie, już, stary matczyny jakieś programy. I ta myśl właśnie kosmiczna wchodzi i mówi tak, powiedz mu, przyślij mi zdjęcie, po prostu pocieszymy się razem tymi spodniami. Mhm. I to mi uświadomiło właśnie, że no nie,
Ja nie mam tej przestrzeni słuchania rozwiniętej w 100%. Ja w ogóle nie mam tej przestrzeni. Ja się dopiero będę tego bo to uczyć. Wcześniej to była taka przestrzeń z głowy, tak? A teraz się otwierają serca. Tak. No to takie oklepane otwierają się serca. Ale tak. one naprawdę się otwierają. One się otwierają. Wiesz co, Dorotko, ci powiem. Jak jeszcze pracowałam sobie z wewnętrznym dzieckiem, ale już mnie przenosiło do tej przestrzeni pracy z tą inteligencją kosmiczną, bo tam już tej inteligencji kosmicznej nie musisz przerabiać traum, nie musisz o nich opowiadać, jakby wiesz, masz to wspomnienie, ale idziesz już do tej przestrzeni i tam tylko ci to zostaje uzdrowione. Tam tylko siedzisz i zasycasz się tym wszystkim, czego ci tu zabrakło. Ale był taki moment, że a propos właśnie przestrzeni serca, są ludzie, do tych ludzi ja też się zaliczyłam, czy zaliczam dalej, którzy w swoim życiu mieli tak dużo traum i tak dużo negatywnych, destruktywnych doświadczeń, że pole serca jest tak zniszczone i serce też jako organ jest tak zniszczony i pamięć w tym sercu jest już tak zdegradowana, że nie da się otworzyć pola serca, nie da się otworzyć tego pola serca w zrozumieniu ducha. I pamiętam taką medytację też uzdrawiania, że poszłam właśnie do tych przestrzeni kosmicznych i tam zostało mi to serce wyjęte. Ja ci to opowiadałam na spacerze. A ja, i co tu się dzieje, ratunku? Dane mi to moje serce, przestraszyłam się, ale tamten głos taki kojący, posłuchaj, to serce jest tak zniszczone, tyle przeżyłaś, tyle jest tam cierpienia, nie da się tego wyczyścić, ani uzdrowić. I ja tak zaufałam, chociaż logiczny umysł się boi. To mi się od razu to skojarzyło z Meksykiem, wiesz, z tymi ludami plemiennymi, co to serce się tak wyrywało, nie? I no w każdym razie za chwilę nowe serce zostało tak wniesione, to serce było w pięknych kolorach, wibrowało takimi kołami, kwiatami, pachniało owocami, w każdym razie później jeszcze taka kroplówka z owoców była podłączona. To oczywiście są symbole, ale chodziło o to, że przyszło nowe. Macierz została przywrócona. O, fajnie, że macierz została przywrócona i wtedy, wiesz, tu się wszystko tak rozświetliło i dopiero z tej przestrzeni, kiedy to zostało wymienione, ja mogę dopiero odczuć drugiego człowieka, bo ja rozumiałam drugiego człowieka, współczułam. To, co człowiek czuł, to ja też w sobie czułam, ale to było, by to powiedzieć, jakoś tak na innej przestrzeni, nie umiem tego nawet logicznie wytłumaczyć, co tu, jaka zmiana tu się wydarzyła. W każdym bądź razie, jak to jest wymienione, to sny. Pierwsza rzecz, która się pokazała, to inne sny. Sny kolorowe, sny z pięknych przestrzeni, z pięknymi zapachami, smakami, sny, które cię uskrzylają, uznieślają. Skończyły się koszmary. To ciekawe, co mówisz, bo moje sny też są takie wyraźne, takie, wiesz, przesycone kolorami, światłem, wręcz zapachami. Tak. Takie wyraźne. I no, mam konekcję z ludźmi. Nieucieczkową. Nie taką, a daj mi święty spokój. Ja mam swoje sprawy. Nie mam czegoś takiego, tylko właśnie siedzę i słucham. Chcę wiedzieć. Chcę poznać tą drugą stronę człowieka, czyli drugą, czyli inną niż do tej pory chciałam znać, prawda? Nie traumatyczną, tylko właśnie, okej, co Cię interesuje i jaki masz fan z życia, co byś chciała osiągnąć, czy co byś chciał osiągnąć. No zmienia się w ogóle przestrzeń patrzenia. Konekcji z ludźmi. Też, tak? Patrzysz jakby z innego punktu już. Tak, więc... Bo widzisz też więcej w tym momencie. Widzisz całość. Nie tylko, wiesz, ten moment, w którym jest ten człowiek, ale za nim idzie wszystko. Kiedy miałam to serce z destrukcją, z tym smutkiem, to też patrzyłam przez to serce na innych, więc to serce generowało pewną informację, więc ci ludzie pokazywali mi tylko tą część siebie, którą ja znałam. I pamiętam, byłam u swojej bliskiej mi osoby, Eweli, i ona mi pokazała taki filmik na takiej kobiety i mówi, powiedz mi coś o niej. No. Ja patrzę na tą kobietę i ja mówię, ty,
ona nie ma traum. Ona się urodziła jako dziecko, które nie przeżyło tych wszystkich traum, które ja znam. I mówię, ja nie znam tej energii, to jest dla mnie takie dziwne. Nie mogę się tu odnaleźć w ogóle z nią. Tam jest tylko radość w sercu. Fajnie. I pokazała mi też drugą kobietę, która znowu ma tak dużo traum, że przez to, że ma tak strasznie dużo traum, też przyciąga osoby i tak żyje, i tak pracuje z tymi traumami, ale tam pomaga tym ludziom w jakimś aspekcie, ale niewiele tam się zmienia. Czyli a ta bez traum, sosie, tak? Tak, a ta bez traum znowu pracuje i ona ma takie inne efekty, których ja nie znam, bo ona zasiewa radość. Rozumiesz? Jakieś takie przestrzeń, których ja nie znam. I dopiero jak sobie to wymieniłam, to ja zaczynam tą kobietę w ogóle rozumieć, co to się w ogóle zadziewa, kiedy to serce jest bez traum. Mhm. Tu się robota dopiero zaczyna. Tu się zaczyna dopiero jakby ten aspekt w ogóle tworzenia, dochodzenia do przestrzeni prawdziwej tej radości. I co jeszcze, tylko, no, przepraszam, mi myśl dobra. Przejdzie. Patrzę, a ta osoba, ta osobowość, ta bez traum, ona ma dostęp do wszystkich ról, które może i chce odegrać, rozumiesz? Mhm. Ona ma do tego, co myśmy mówili, porzeczka, marchewka, ona boskość, macierzyństwo, ona bierze sobie jakąś rolę, mówi, okej, teraz cisnę na tą rolę. Mhm. I ona to robi. A ludzie z traumą nie mogą doświadczają w kółku, tak? Nie bo mogą dokonywać wyboru. Kwestia zapisów. Przyzwyczajenia i tak dalej. Zapisy. I oni odtwarzają role, ale tylko te, które znają. Ale poczekaj, teraz ja, bo coś bardzo, bardzo ważnego powiedziałaś. Okay. Ja chcę na to zwrócić uwagę. Zobacz, jedna osoba z traumami pomaga innym i zobaczyłaś, że ona się jakby to wszystko się w tym sosie miesza i miesza troszeczkę, może pomaga. Pomaga, bo, na pewno. Tak, ale generalnie daleko nie wychodzi ponad, tak? Nie wychodzi. Natomiast człowiek, który ma w swoim polu jakby czysto, czy nawet miał te traumy, ale przerobił je, tak? Nie, w ogóle. Ja nie znam takiej osoby, która by przerobiła. Ona się urodziła w rodzinie, która była biedna, ale tam była miłość, rozumiesz? I później takie zdanie mi przyszło do głowy. Bieda nie jest traumą. Traumą jest brak miłości i konekcji między ludźmi. Okej. Czyli ja innych ludzi nie znam. Powiedzmy, to w polu miała czysto, można tak powiedzieć, i tym swoim samym polem wpływa na ludzi tak, że oni mogą zczytać to z jej pola, to się dzieje poza umysłem. Tak. Zczytać z pola i przyjąć. Tak. Czyli samym swoim polem odmienia swoje otoczenie. Tak. I to jest takie, taka ważna sprawa. Tak. Bo w sumie, jak człowiek jest straumatyzowany i ma nieprzerobione pewne rzeczy, bo te traumy można przerobić i wyjść jakby na prostą, można, tak? Można, najbardziej. No ja to zrobiłam, robię dalej, więc... No to może próbować pomagać innym, na przykład w tym temacie, w którym jest straumatyzowany na umysł. Tak, może. Ale jakie będą efekty? Podejrzewam, a nawet wiem, że nieporównywalne z tym, co się może zadziać w polu człowieka, który jest w tej swojej boskości, można powiedzieć. Tak. Na przykład albo ogólnie, albo w jakimś temacie. Tak. Bo można zarazić tym dobrym, w cudzysłowie zarazić człowieka tym dobrym, możesz mieć przerobiony jakiś temat. I ten człowiek może od ciebie szczytać ten temat i jakby u siebie też to wyprostować. Tak? To nie musi być, że w całości jesteśmy już tacy oświeceni. Możemy mieć przerobione pewne tematy. Ale ona w ogóle nie była oświecona. Słuchaj, w ogóle to jest też przepiękna sprawa. Ta kobieta w ogóle nie jest oświecona. No. Cokolwiek to oznacza. Czyli mówię tutaj o świecie ezoteryki, o świecie rozwoju duchowego. Ona nie przynależy do tego świata. Rozumiesz? No. Ale ona ma pole serca tak piękne. To jest tak jak przysłowiowy rybak, tak? Który całe życie przeżył nad morzem i nie czytał żadnych ksiąg, ale on jest po prostu, może być bardziej oświecony niż ci, co się na tych oświeconych piszą. Właśnie. Czy siebie nazywają. Tak. To taka właśnie refleksja, że osoby, które mają piękne to pole lub w pracy z ludźmi, my
też często wymieniamy to pole, bo oni sami, ci ludzie podróżują po tym aspekcie swoim kosmicznym i mówią, ja tu muszę wymienić serce i muszę wymienić mózg. Dlaczego? Bo w mózgu są te szlaki neuronów, te ciągłe te same wybory. To oprogramowanie jest w mózgu i w polu serca. Tylko sprostuję, bo ty nazywasz to wymienić, a niektórzy się mogą tego przestraszyć. I ja to mogę nazwać... Ja się też przestraszyłam. Mogę to nazwać zresetować. Po prostu taki reset. No, ale to nie był reset właśnie. To nie było tak jak w komputerze. O, muszę zresetować komputer, nie? To jest jakby dosłownie to wizje wyjmują ci mózg. Wyjmują, to jest stare, to jest, ja to mówię, wiesz co, jak przeszczep. Mhm. Przeszczep, tylko to nie jest cudze, tylko to jest jakby z twojej macierzy biorą tą tablicę informacyjną, twoją rdzenną, ponieważ to jest zniszczone, to dostajesz jakby trzecie zęby na starość, nie? Ale to twoje są zęby. No to jest kwestia nazewnictwa, tak, ten reset mi się wpisuje akurat w to, co mówisz. Tak, no. Ja się trochę tak... No dobra. Ale dla każdego z nas to słowo oznacza co innego. Mhm. To jest prawdopodobnie to samo, ale moja nomenklatura, no wiadomo, że jest bliższa mi i na swojej tu chcę wytłumaczyć, o co tutaj chodzi mi tej wypowiedzi. Dobrze, słuchanie. Teraz przejdźmy do korzystania z kosmicznej inteligencji. Tak, a to jest bardzo fajny temat i ciekawy, dlatego że jak gdzieś tam od początku swojej przygody właśnie z intuicją, z jasnowidzeniem, z jasnoczuciem, jakkolwiek to nazwiemy, czułam, że to jest ogromna ściema, jak ktoś mówi, że tylko nieliczni są wybrani, predysponowani do tego, tak. Absolutnie, od samego początku gdzieś tam czułam blef, no i wyszło na moje, bo... Pracuję naprawdę z różnymi ludźmi, którzy mają absolutnie różne zawody świata i często jestem pierwszą osobą taką, no powiedzmy, trochę mistyczną, do której trafiają i nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z ludźmi, którzy posługują się tymi paranormalnymi umiejętnościami i umiejętne wprowadzenie, umiejętne, nawet to też nie jest takie słowo. Każda osoba ma do tego dostęp i to moje życie jakby potwierdza, kiedy wprowadzam w medytację. Najpierw są takie pewne ćwiczenia, bo uruchamiamy wyobraźnię, bo te paranormalne zmysły opierają się o abstrakcyjny umysł i opierają się o symbolikę, o wizje symboliczne. Więc najpierw musimy uaktywnić sobie tą wyobraźnię. Musimy przyzwyczaić się do tego. Czyli to jest stopniowy jest proces. Ale każda osoba na przykład po dwóch, trzech spotkaniach już ze mną siedzi tam w tej inteligencji swojej kosmicznej, zaczyna to wszystko ogarniać, rozumieć, wprowadzać te wszystkie wzorce, wymieniać, chodzą na nauki tam, to normalnie jest tam szkoła, ja nieraz tam idę, bo jestem zagubiona, chcę jakąś nową wiedzę, czy moje jakieś stare programy się powypalały, albo już czegoś doświadczyłam i się trzęsę cała, bo nie wiem co teraz. Ja tam idę i tam po prostu jest wszystko, czego tak naprawdę potrzebujesz na swoje życie. Na swoje życie, bo ja nie mówię tutaj, że tam nauczą cię gwóźdź wbijać, chociaż może, ja nie wiem tego, jeśli tam zapytasz, jak to ci pokażą, jak ten gwóźdź się wbija. Ale każdy ma do tego, absolutnie każdy ma do tego dostęp, jeśli ktoś wyraża zgodę, chce tam pójść, chce po prostu uczyć się samego siebie. Czyli to też jest taki czas. Czyli można powiedzieć, że to jest też, znaczy żeby tego, jak ty to widzisz, czy to widzisz na zewnątrz siebie, czy to wewnątrz siebie widzisz, czujesz? Wiesz co, no jak ja wchodzę w wizję, to na początku jak dostawałam się do tej kosmicznej świadomości, to ja akurat sobie wyobrażam windę. I umysł jest taki sprytny, że chce nabrać do tego dystansu, więc nie chce sam tam wejść, więc masz wrażenie, że ty jesteś obok, a wszystko się dzieje gdzieś tam, wiesz, że ty możesz obejrzeć, ale ja poczułam, że nie. To jest jakby stara taka technika głowy, że niby chcę sobie tylko być obserwatorem i poczułam, że ja z tego obserwatora muszę się tam przenieść i jakby być członkiem, czy brać aktywny udział w tym wszystkim, co tam się wydarza. Więc nie obserwuję, chociaż początki były takie, bo tam zawsze bezpiecznie jest z boku, a teraz świadomie jakby idę i odgrywam tam rolę, uczę się.
Tak? No jak ja mogę z obserwatora się nauczyć? Nie, bo to znów tylko intelekt poprzez obserwację może sobie pewne założenia zrobić, a jak tam idę, to ja czuję, odczuwam, mam prawdziwą konekcję z tym, całe ciało odbiera, no wszystkimi zmysłami wysycam się tą informacją, biorę w niej udział i potem schodzę i już jestem nauczona i sobie tutaj na siebie robię pewne rzeczy. Jakieś wskazówki, które mogłabyś podać innym, jakby chcieli się połączyć z tą swoją kosmiczną świadomością? To zachęcam do wykupienia poprzedniej audycji, którą nagrałyśmy. To właśnie bardzo fajnie by było, bardzo miło by nam było, gdyby się Państwo zaczęli kupować i wspierać kanał Doroty, Gaia TV, bo to jest bardzo ważne, bo to jest wspieranie aspektu twórczego pracy każdego z nas. Ale wracając... No i też mówców. I mówców. I w tamtej audycji mówiłyśmy o tym, że trzeba pożegnać się z takim aspektem id ego i super ego, czyli takiego rozłączenia nas z tymi tablicami informacyjnymi. I w momencie, kiedy wychodzimy, czyli świadomie rezygnujemy z tych blokad pomiędzy tymi naszymi szufladami, natychmiast okazuje się, że my mamy dostęp do całości informacyjnej nas. Można to zrobić w medytacji, na przykład zwizualizować sobie, że mamy komodę i z tej komody wyjmujemy szuflady, tak? Że wszystko ma być jawne, jasne. Można po prostu samą intencję powiedzieć sobie, ok, ja rezygnuję z tego programu i ja po prostu chcę, żeby wszystko było jednością, świadomością, jednością, chcę mieć dostęp do każdej informacji. I gwarantuję Państwu, że w momencie, kiedy my się skupimy, wyciszymy, usiądziemy ze sobą i zadamy jakby taki cel dla siebie, że teraz ja chcę połączyć się ze swoją inteligencją kosmiczną i sobie tam chodzić na nauki. Natychmiast nas wyrywa do tej przestrzeni. No chyba, że ktoś nie ma rozwiniętej właśnie wyobraźni, że nie ma uruchomionego jeszcze tego jasnowidzenia czy jasnoczucia. Dlatego ja zachęcam. Pismo automatyczne. Ćwiczmy się w piśmie automatycznym. Piszmy, korespondujmy ze sobą, ćwiczmy ten mięsień. I to są takie składowe, które mogę podpowiedzieć właśnie do tego, żeby dostać się do tej inteligencji kosmicznej. Czyli jeszcze tylko jedna rzecz. Usuńmy całą wiarę dotyczącą tego, że my mamy czakramy w sobie. Bo to są też jakby energetyczne rozdzielacze nas. Czyli pierwsza rzecz to usunąć intencją, że mamy te energetyczne, te, jak to się mówi? Wiry. Wiry, tak. Tak naprawdę jesteśmy ośrodkiem po prostu. Generatorem energii. Więc nie punktujmy się. Id, ego i superego usuwajmy. I trzecia rzecz to jest intencja, że ja chcę teraz łączyć się z własną inteligencją. Czyli decyduję się na konekcję ze sobą i ze swoją mądrością. Tak, jeszcze można zwrócić uwagę na to, że wszystko wokół nas przemawia. Jak najbardziej. To, w jakim jesteśmy miejscu, to jak się zachowuje nasz kot, czy pies, czy nasz syn, córka, wszystko to przemawia. To są informacje. I to są informacje, na które można zwrócić uwagę, bo to nam mówi, gdzie my jesteśmy, tak? Całe nasze otoczenie nam mówi. Dlatego jest też piękny czas, właśnie fajnie, że to poruszyłaś, bo to wszystko jakby jest spójne, Połączone. Jedno z drugiego wypływa. To jest czas, od 2020 roku jest bardzo silna energia, która prowadzi nas z powrotem w konekcję z ludźmi. Ale nie na tych zasadach takiego odgrywania ról co kiedyś, prawda? Każdy z nas był gdzieś tam poprzez poczucie własnej wartości, identyfikację siebie, włożony w pewne role w relacjach z ludźmi. Teraz, ponieważ z tego wychodzimy, z tych ról, to jak my możemy dalej pracować i rozwijać siebie, kiedy my nie jesteśmy z drugim człowiekiem? Bo tak jak mówisz, wszystko jest informacją. Drugi człowiek, konekcja z nim jest informacją. Co jeszcze sobie rozwinąć? Wiesz, to jest też nasz sprawdzian nawet. Tak. I dzisiaj dostałam tak informację od... Jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Od człowieka, który przeczytał ostatni czy przedostatni post na temat właśnie powracamy teraz do relacji z ludźmi. Na inny zasad. To tak, to napisał mi, że on jednak jest samotnikiem. No fajnie, fajnie, wszystko jest pięknie napisane, ale chyba jest jednak samotnikiem. No nie, samotnikiem jesteśmy z jakiegoś powodu.
jakby ograniczamy konekcję z ludźmi z jakiegoś powodu. Może to jest chwilowe, może to jest proces, kiedy musimy zrozumieć siebie, ale często jest tak, że my po prostu boimy się relacji z ludźmi, ponieważ mamy wspomnienia, mamy pamięć, że te relacje są dla nas trudne, bolesne i wolimy sobie już zostać sami, żeby nam wszyscy dali święty spokój. Nie uważam, żeby człowiek był samotnikiem, wręcz przeciwnie, uważam, że człowiek jest istotą społeczną. No i wszystkie fakty na to wskazują, tak? Kobieta, mężczyzna. Właśnie. My pragniemy tej relacji, my pragniemy tej miłości, dotyku, no wszystkiego, co może nam drugi człowiek, ale nie tylko człowiek, zwierzęta, rośliny, co nam ma wszechświat do zaoferowania. Dokładnie. Tak? Więc to jest czas, kiedy będziemy też przymuszani do tego odgórnie, tą boską energią, żeby szybko się brać do roboty, wyeliminować wszystkie strachy, lęki, wspomnienia traumatyczne z relacji z ludźmi i do ludzi. Do ludzi. Do ludzi. Do biesiadowania, do radości, do wspólnych prac twórczych. Takiej wspólnoty, tylko właśnie ta wspólnota to mi się też źle kojarzy, to słowo. Kojarzy mi się z jakimś podporządkowaniem. No to wywalmy to słowo wspólnota, tylko do takich relacji autonomicznych. Będziemy razem, ale autonomicznie. Nie? Że ty swoja i ja swoja. I mamy jakby kawałek wspólnej drogi. I jeszcze piękny taki, ostatnia praca z takim człowiekiem, mężczyzną, gdzie ostatni taki list od jego duchowej części napisałam. Ostatni, bo już tego nie robię, ale jakoś tak się złożyło. I tam było napisane, właśnie ta dusza jego przekazała taką informację, że ludzie nie służą dla własnego towarzystwa. My nie mamy sobie świadczyć towarzystwa. My mamy mieć wspólną drogę i tam było napisane po kądzieli, czyli po matce z energią, tą energią matki. Ale jeszcze tego nie rozszyfrowałam, co to może oznaczać, że mamy wspólną drogę i po kądzieli. Tutaj jeszcze dodam, że do tego naszego wywiadu dołączymy medytację, która pomoże każdemu w ten stan po prostu wejść. Żeby rozwijać tą kosmiczną swoją inteligencję, tak? To powiedz może, Monika, coś więcej na ten temat tej medytacji. Aha, tam będzie. To będzie niespodzianka. Ja nie będę tutaj mówić nic na temat tej medytacji, ponieważ ja w ogóle uwielbiam sama w swoim życiu aspekt zaskoczenia. Takiego otwierania drzwi. A właśnie, otwierania drzwi. A jest super! I wprowadzanie. Inaczej. No. Ta audycja i rodzaj pracy, który będziemy, czy ja będę promować, a Dorotka mi tu pomaga, to jest aspekt eksperymentu, to jest aspekt zawierzenia, to jest aspekt, kiedy my już wykorzystujemy jasnowidzenie, jasnoczucie. Ta audycja jest dla ludzi, dla których, jakby to powiedzieć, odczuwanie rzeczywistości jest priorytetem. Nie będziemy mówić tutaj i wprowadzać, co mogą ludzie zobaczyć w tej medytacji, odczuć, bo to jest dla ludzi, którzy logicznym umysłem się posługują, którzy muszą mieć przesłanki, żeby podjąć decyzję. Czyli po prostu jak poczujesz, to zakup. Kup. Jak poczujesz, tak, to zakup, to jeśli masz zaufanie do tego, co tam będzie zaproponowane, to jak najbardziej. To nie są czasy, żeby już ludziom tłumaczyć z tego aspektu logicznego. Poczuć się prościej, tak? Przyjemniej, prościej. Jeśli lubisz niespodzianki po prostu. No, w tej medytacji będą niespodzianki. Same niespodzianki, bo tam się będą otwierać, czy otwierają się z doświadczenia, wiem, takie przestrzenie, które ciągle zaskakują. Tam się wchodzi tak, wow, a, okej, tak? Każdy raz tak jak dziecko wchodzi do sklepu z zabawkami, z jakimiś skarbami, dokładnie. Ja mogę tak powiedzieć, że tam ja się tak czuję i ludzie, którzy do mnie przychodzą, żeby sobie popracować sami ze sobą, ja jestem tylko głosem prowadzącym. Każdy sam sobie tam podróż swoją odbywa. To też, też tego nie spodziewam, naprawdę? I tam jest cały czas taki aspekt zaskoczenia. Więc teraz po co mam mówić, co tam zastaniecie? No, zabawę. Surprise! No dobrze, Monika, chyba przejechałyśmy przez tematy. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Tak. Ja bym chciała się, kochanie, dowiedzieć, jak ty tak naprawdę się czujesz, bo to nie są, wiesz... Poczułam się jako lekarza. Nie, chodzi o to, że to nie są
Nie są takie oczywiste czasy, w których my żyjemy, i to są czasy, kiedy mamy mnóstwo wątpliwości, kiedy mamy różne przemyślenia, które no, nie powodują, że my stoimy twardo obiema nogami na ziemi, bo to są czasy, kiedy często my wszyscy stoimy w ogromnych rozkrokach między jedną rzeczywistością a drugą. Kurczę, to jest wszystko takie właśnie Yang Ying. Albo im om, jak mi ostatnio przyszło w medytacji, że to nie jest wcale Yang Ying, tylko im om. Ale okej. Okay. Też fajnie. Wiesz co? Jednocześnie tak jak mówisz, to jest wszystko takie niewiadome, poruszamy się na takim terenie jakby nowym, jeszcze tego nie było, a z drugiej strony ja mam poczucie, że coraz bardziej staję na tych nogach. Że ja do tej pory czuję energetycznie, jakbym zaczynała stawać na nogach. Jakbym była oderwana od ziemi i nie chciała się do końca z tym wszystkim łączyć, a teraz powoli czuję, że staję na nogi. A ty? Ja się czuję często na wkurwie. Bo patrząc, no właśnie, to jest ten aspekt porównywania się z innymi, który jakby pokazuje mi się w takich sytuacjach, bo często mówię, inni mają jedną pracę do końca życia. Mają jakieś wykłady, jakieś warsztaty w tym samym temacie, prawda? I budują stabilną sytuację i ekonomiczną, i w ogóle taką stabilną zawodowo. A ja sobie siedzę przedwczoraj i mówię tak, okej, mam już nie pracować z tym wewnętrznym dzieckiem. Dobra, rozumiem to, ale to jest po raz kolejny, kiedy ja się będę czuła za chwilę znów nowicjuszem. Znów będę coś poznawać. Nie mogę nigdy zbudować autorytetu swojego w jakiejś przestrzeni i tylko słyszę, okej, ale to o to chodzi, że ty nie masz być autorytetem, ty masz być cały czas tą osobą w drodze. Ale dlaczego jestem na wkurwie? Bo to nie jest dla mnie proste. Bo to jest już któryś raz na zakręcie, to jest któryś raz, który ja zaczynam. Oczywiście to jest ekscytujące i tak dalej. Ale ja ciągle nie mam takiego poczucia stabilizacji. Tak, stabilizacji. I ciężko jest ale mi... Wiesz co? Że go dokończę. Że ciężko jest mi to przyjąć, że taka jest moja natura ciągłych zmian, ciągłego poszukiwania czegoś, ciągłego poznawania, doznawania. Ciężko jest mi, bo ten świat, ta rzeczywistość jest w moim mniemaniu łatwiejsza dla osób, które no coś tam poznają o sobie, prawda, i zatrzymują się na tym. Chociaż ja nie wiem, co oni myślą tak naprawdę. Ekspertami w jakiejś dziedzinie jednej, tak? Też właśnie. Zawsze tak sobie myślałam, że fajnie by było być jakimś ekspertem. Czyli rozumiesz. Ale to nie jest akurat nie moja, ani nie twoja droga. Tak. Ale wiesz co? Mam dla ciebie pocieszającą wiadomość. Bo jeśli teraz jest tak, że my się łączymy z tą naszą boskością, czyli tak naprawdę z boską wolą, czyli wychodzimy z naszej własnej, indywidualnej woli, a zaczynamy się kierować tym czymś, co jest takie, nie ma słów nawet, żeby to określić, bo czyste to nie to, takie boskie, tak? Jeżeli się łączymy z tą boską wolą, to powinno być nam coraz łatwiej. Na pewno tak będzie, zresztą czy nie odczuwasz? A zarazem fascynująco. Tak. Ja już odczułam od zeszłego roku ogromną taką zmianę, jeśli chodzi o ciężkość w ogóle odczuwania życia, to w tym roku już powiedzmy sobie naprawdę jest lżej, mimo tego samego anturażu życiowego, ale już mam poczucie, że to jest lżej. Niemniej jednak, dlaczego ja o tym mówię, o tym wkurwie? Dlatego, że jakby mnie się wydaje, że poprzez to moje pisanie, i poprzez to moje mówienie i poprzez to, że ja po prostu mówię jak jest, co u mnie się odbywa, to ja wielu osobom jakby pokazuję, że one też mają prawo do tego, tak? Żeby nikt nie katował się i nie mówił, ojej, to jestem już taki oświecony, to już powinienem tylko to już wiedzieć i tak dalej. Nie! U mnie tak nie było. Ja ciągle stoję na takiej przestrzeni i muszę się z nią liczyć, że za chwilę to, gdzie ja się oswoję, gdzie ja się poczuję dobrze, przyjdzie moment z dnia na dzień, że ja już tego nie będę robić. I to się dzieje tak czasami absurdalnie, że ja bym chciała dalej to robić z umysłu. Ale to się już nie wydarzy nigdy. Zewnętrzne okoliczności. Cię rozumiem. To jest też tak, jak wiesz, ja projektowałam wnętrza kiedyś i lubiłam to robić. To jest fajne zajęcie, ale to się skończyło.
A jak chcesz wrócić do tego, to tylko się frustrujesz, mm-hmm. bo zaczynasz robić wszystko w tym kierunku, żeby przywrócić to. Ale to nie jest to. To się wszystko rozjeżdża. Bo intuicyjnie czujesz, ty też tak. czujesz w tych swoich rzeczach, że no mi to się pojawia akurat w mojej, tak jestem ze sobą mówiona, że jakby nie ma w tym życia, nie ma w tym kolorów, jeśli mam iść tam dalej, nie? A tam, gdzie mam iść, to widzę rzeczy takie soczyste, żywe. Tak. Jest w tym życie. I co mnie jeszcze wkurza? Wkurza mnie jeszcze to, tak na co dzień, naprawdę, ja mhm. tutaj się obnażam absolutnie, że ja nie wiem, gdzie ja mam mieszkać. Nie mam z jakimś miejscem na ten moment konekcji, że ktoś by myślał, no to gdzie ten dom byś chciała wybudować? Ja mówię, kurczę, nie wiem. Mhm. A to sam? Ja po prostu nie wiem. No to okej, pozwólmy sobie na razie nie wiedzieć. Przyjdzie czas, ja myślę, że tak. może będziemy wiedzieć. Tak, tak. Także czuję się, kochani, różnie. Często się czuję super, hiper, jestem jakby na haju, nakręcona w ogóle na życie, na rzeczywistość, w bardzo dobrym nastroju, ale przychodzą momenty, kiedy no tak się nie czuję. No i to jest w porządku. I to jest... No ja nie mam innego wyjścia, tylko po prostu... Jest jak jest. Jest jak jest, nie? Czym jest? Ale ważne jest, żeby sobie wewnętrznie pozwolić na to, że no okej, raz jest tak czuję, raz czuję inaczej. Tak, albo Dobra. Ostatnio. No, dużo zamówień znów przychodzi, żeby malować tak ludziom te obrazy z duszą. No. No, ale cała ja mówi, no kurczę, no nie. W ogóle nie. Ale też jestem na siebie zła. No dlaczego nie? Przecież to było fajne i w ogóle. Ale czujesz, że nie. Ale to nie znaczy, że za tydzień możesz nie poczuć, że jednak tak. Nie, no właśnie chodzi o to, że jakby pewien aspekt w nas się wypala. Mhm. I no bez sensu jest zrezygnować na chwilę i później dla mnie. I później do tego wracać. Nie, to się wypala. To tak jak wiesz, no... Czyli permanentnie. Wypala się jakaś epoka. Mhm. I też jestem na to zła, bo jakby... Też jakiegoś chyba wewnętrznej jeszcze zgody na to gdzieś nie mam, żeby tak się ciągle wypalało, ciągle coś nowego i wypala dzień nowy. I mam takie wrażenie, no kurczę. No to jest wymagające dla Ciebie te ciągłe zmiany, tak? Tak jak mówisz, nie możesz się gdzieś tam osadzić w jakimś miejscu. I powiedzieć, no słuchaj, jestem wreszcie ekspertem, nie? No teraz to ja mogę pocisnąć po prostu i napisać sobie ekspert Monika Jakubczak, profesor z jakiejś dziedziny. Nie, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. I za każdym razem coś tam nowego przychodzi i kieruje w innym kierunku. Tak. Troszeczkę w innym kierunku. No. Także tak się czujemy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję Państwu za rozmowę. Do zobaczenia.